I jedziemy z koksem w takim razie, moi drodzy. Mamy godzinę 19. Witam i zapraszam na kolejnego streama z Crusader Kings 2 z modem HIP. Czyli tak, mamy nowego władcę. Mamy nowego władcę, ponieważ ostatnio nasz pierwszy Han dość epicko poległ w czasie pojedynku. I na tron wstąpił jego syn, przybrany syn, Ituk Wilk, który pomścił tak notabene ojca, mordując tego człowieka, który go pokonał. Tylko właśnie, no Ituk, jak się okazuje, miał także pewną tajemnicę, o której nie wiedzieliśmy, zanim wstąpił na tron. Ponieważ jest wyznawcą, no przeszedł na ciemną stronę mocy, że tak powiem. I jest wyznawcą, jest członkiem Stowarzyszenia Roznosicieli Plag. Dość wysoko awansował w tym stowarzyszeniu. No i po prostu oddaje cześć Czarnemu Hanowi, a więc no takiemu diabłowi Tengrystów, można powiedzieć. I właśnie, mamy w tej chwili misję, że musimy złożyć w ofierze sługę Tengriego. No i tutaj chyba chodzi o kapłana. Szamana lub ascetyka. Czyli musimy mieć w lochu takiego jegomościa. Szamana lub ascetyka. To może nie być łatwe, ale zobaczymy. Też nie wiem, czy muzyka nie jest za głośno. Jednak przede wszystkim przypomnijmy sobie postać, którą odgrywamy, a więc postać Ituka Wilka. 45 lat, ma już sporo dzieci. Ma też syna i 15-letniego Kozela. Jego ambicją jest posiadanie 10 dzieci, tu już niewiele brakuje. I skupia się w tej chwili na sprawach wojennych. I jego cechy charakteru: jest doskonałym strategiem. Doskonałym strategiem i sprawnym wojownikiem. Potrafi używać szabli, dobrze walczy wręcz. Jest też sprytny, jest też człowiekiem rosłym i szanowanym dowódcą. No i tu wszystkie te cechy składają się na doprawdy epickiego dowódcę. No to jest Alduin Sikorski. Wielkie dzięki za przedłużenie suba. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 16. miesięcznica. Dzięki, dzięki. Dużo czasu upłynęło. Mam nadzieję, że wpadniesz na Discorda. Wyślesz info na artykuł oraz może multiplayer w jakiejś grze. No te dwie pierwsze rzeczy na pewno. Co do multiplayer, to nie mogę nic obiecać z braku czasu. Miłego streama życzę i żeby internet się nie spowalniał. Dzięki, dzięki. Mam taką nadzieję, ale no z tym internetem nie wiadomo, zwłaszcza, że no pogoda dzisiaj troszkę nieprzewidywalna. Czyli wracając do Hana Ituka Wilka, no to jest, no to jest kategoria Aleksandra Wielkiego, Genghis Hana. Jest naprawdę bardzo dobrym dowódcą. A poza tym jest także człowiekiem ambitnym, pracowitym, odważnym, okrutnym, towarzyskim, lubieżnym, podstępnym i gniewnym. Wiele cech charakteru. Wiele cech charakteru. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest także, przypomnijmy, wilczym dzieckiem. Został wychowany przez wilczycę. Został także pobłogosławiony mroczną mocą swego boga, co zwiększy jego płodność, a więc pomoże w realizacji tej ambicji. O, dobra. No i przydałoby się, powiedzmy, jeszcze jeden syn, bo na tą chwilę tu jest tylko ten Kozel. Tak więc zobaczymy, co z tego wyniknie. I ostatnio podporządkowaliśmy sobie resztki oguzów, którzy stali się naszym trybutariuszem. Tak więc powracamy naszą hordą do stolicy, nasz dowódca, znaczy nasz Han nie musi już dowodzić. I jedziemy dalej z koksem. Okej, widzę, że coraz mniej ludzi na Crusader Kings się pojawia, tak więc po tej serii będzie przerwa od Crusader Kings definitywnie. To już jest chyba zmęczenie materiału, ale jedziemy dalej, bo ta rozgrywka jest dość ciekawa. Przynajmniej na razie. Co mamy tutaj? O, możemy wyznaczyć doradcę. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Moglibyśmy tutaj dać Bega klanu Esengoli, jednego z naszych klanów. Co by go zadowoliło i tym samym
ustabilizowało sytuację w Hanacie. I ponieważ jest... Kurde, sorry za te hałasy, ale... Adamoskos, wielkie dzięki za podarowanie suba Stefanowi. To już 11 podarowany sub. Dzięki, dzięki. Dobra, czy jeszcze coś tu mamy ciekawego? Aha, córki. Trzeba dokończyć edukację córek. Tak więc, no, wybierzemy to, co najbardziej się nadaje do ich cech charakteru. A to kto jest? A, to brat. Czemu live nie jest w 1080p? Bo nie mam tak silnego internetu. Ok, zobaczmy, mamy wieści z Chin. A więc tak, cesarz Li Yingcong, a więc chiński syn niebios, zmarł. I jego sukcesorem jest Li Yangzong. Tak jak jego poprzednik, nowy cesarz wierzy w Chiny otwarte. Najwyraźniej interesuje się chrześcijanami, ale nie przypada za Żydami. Ok, czyli mamy nowego pana. Przypominam, że jesteśmy trybutariuszem Chin. I czekamy na okazję, aż tam... No, pojawią się jakieś niepokoje i będziemy mogli zrzucić to jarzmo. Ok, najwyraźniej przysługi, które mamy u cesarza, przechodzą na następcę. Tak więc moglibyśmy teoretycznie jeszcze poprosić o jakiś dar, ale na razie dalej będziemy zbierali te przysługi. Czyli tak, spójrzmy też na mapę domeny. A więc tak, cała wschodnia część naszego hanatu należy do naszych klanów. Tutaj nie mamy bezpośredniej kontroli nad tymi ziemiami i nasze ziemie są na zachód od gór Ural. Tylko właśnie, no chcemy budować naszą potęgę, chcemy zwiększyć populację jak najbardziej i w tym celu musimy podbijać prowincje, które pomieszczą więcej ludności. A więc takie, które mają więcej holdingów. No z tym, że niestety mamy w okolicy no, dość skonsolidowane, potężne państwa, a więc między innymi Hanat Bułgarii nadwołżańskiej, dość potężny, czy też Chazarów. No niełatwo będzie ich pokonać. Ekspansja na południe także chyba odpada. Tutaj też mamy dość potężnego przeciwnika. Tak więc chyba naturalnym celem jest ten tutaj hanat. To są jakieś resztki pieczyngów. To jest hanat Yavdi Ertim. I to chyba on stanie się naszym przeciwnikiem. No ale dobra, na razie poczekamy. Dopiero co zakończyliśmy wojnę z Oguzami. Okej, naszemu władcy wydaje się, że jeden z leniwych... z jego leniwych poddanych, mógłby pracować nieco ciężej. Okej, czemu nie? Tu, chodzi o jednego z naszych begów. Dobra. Tego bega. O, i najwyraźniej przykład, który swemu begowi dał nasz han, podziałał. I mamy poprawę relacji, świetnie. A nasz syn, jedyny syn, zakończył edukację. I była to edukacja w sprawach intrygi. Świetnie, tak więc jest nieuchwytnym cieniem, doprawdy prawdziwym mistrzem. Płaszcza i sztyletu. O, ciekawie to wygląda. Czyli mamy 16-letniego Kozela, naszego następcę. I no, dorastający Kozel staje się także arbitralny. No, on nie zważa na prawa, tylko chce postępować według własnego widzimisię. Tam jest nasz władca, może to zaakceptować, bądź też sprawić, aby jego syn był bardziej ambitny.
Okej, okay, nasz Han jest ambitny i nie jest arbitrarny. A więc wybierzmy opcję numer 1. I właśnie, czy nasz syn ma żonę? Nie, nie ma. A ma już 16 lat, czyli musimy znaleźć mu kandydatkę. Pytanie też, czy jest już naszym sukcesorem. Nie jest. Nasz przyrodni brat, Borcz, jest naszym sukcesorem, bo przypominam, że w stepowych Hanatach jest to kwestia sukcesji wygląda troszkę inaczej. Tutaj dość mocno decyduje o tym prestiż. Czyli jeżeli chcielibyśmy, aby to Kozel stał się naszym następcą, no to musimy sprawić, aby no, zyskał on sławę, prestiż, poważanie i dzięki temu, no, żeby zbudował sobie poparcie, aby wstąpić na tron. Tak, w tej chwili jest za wszystkimi naszymi przyrodnimi braćmi. Czyli to może nie być łatwe. Okej, okay, no zróbmy coś z tym. Co możemy zrobić? Możemy dać mu tytuł honorowy, chyba tak zrobimy. Czy jakiś tytuł honorowy zwiększy prestiż? O, mamy tu jakieś tytuły, które dają prestiż. Okej, okay, czyli tak, zróbmy z naszego syna Kundura. Kundura, a więc nomadyczne, dość wysokie stanowisko. No będzie to taki bliski współpracownik naszego Hana. Będziemy mu troszkę płacić, ale też no, poprawimy jego prestiż, tak więc wydaje mi się, że warto tego dokonać. I cóż, żeby jeszcze bardziej podbudować ten prestiż, znajdźmy mu jakąś dobrą partię. O, tu mamy jakąś ciekawą kandydatkę. Kim ona jest? Akuljavdi Ertin. A, czyli to jest kobieta stąd. Też ma 16 lat. I ma roszczenia do chyba tego wszystkiego, albo jedynie tego klanu. Okej, to może być użyteczne. Nasz syn zwiąże się właśnie z tym pieczyńskim tutaj Hanatem poprzez ten mariaż. Chyba tak zrobimy. To będzie chyba dobra kandydatka. A, mamy też kandydatkę Hazarów w sumie. Dobre pytanie. Co bardziej zwiększyłoby prestiż? Okej, to dałoby nam 20, a ta druga kandydatka? ...19, czyli niewielka różnica, a tu mielibyśmy mariaż natychmiast. Tak, mam wszystkie DLC do Crusader Kings 2. Okej, dobra. Weźmy tą, kobietę od pieczyngów. Też piszcie mi, jak tam transmisja, bo widzę, że tu były pewne problemy przez chwilę. Jeżeli będzie się cięło, jeżeli to będzie nie do oglądania, no to skończymy. Nie wiem, czy to jest kwestia pogody, czy awarii. Ale nic nie mogę na to poradzić. Okej, mamy zgodę od Hana Yavdi Ertim i nasz syn ma w tej chwili małżonkę. Świetnie. O, jednak musi zbudować dużo więcej prestiżu, zanim będzie w ogóle rozważany jako nasz następca. Bo ile ma Borcz? I Borcz ma już 1000. No to nie będzie łatwe. O cholera. Okej, tego się nie spodziewałem. Wydawało mi się, że Bułgarzy jedynie chcieli podporządkować sobie to ugrofińskie plemienne państwo, ale nie. Bezpośrednio je podbili. O cholera. To więc mamy tutaj doprawdy potęgę na północy. Han Ajdar II, zwany też bułgarskim maruderem.
On zbudował tu dość potężne imperium. Musimy uważać. Miejmy nadzieję, że to imperium będzie niestabilne i moglibyśmy to potencjalnie wykorzystać. Jaki ustrój polecam na początek? Feudalizm. Weź sobie rok 1066 i jakieś państewko w Irlandii. Na początek to jest najlepsza opcja. Okej, co mamy tutaj? Propozycje mariażu od... Okej, jednego z dowódców Bułgarów. Chciałby poślubić dworzankę. Okej, czemu nie? Dworzanka może być. To jest kolejny przyrodni brat. I teraz dobra, spróbujmy być może zrealizować właśnie tą misję, którą otrzymaliśmy od roznosicieli plag. Czyli musielibyśmy uwięzić jakiegoś szamana albo ascetyka. Mamy jakiś więźniów w tej chwili? O cholera, mamy... Kim on jest? Przywódca klanowy jakiś. Dobra, zażądajmy okupu. A, nie, może, nie możemy. Okay. Jak szybko sprawdzić, czy... Niestety nie można szybko sprawdzić, czy ktoś jest szamanem, czy nie. To jest troszkę upierdliwe. No ten jest uczonym teologiem, ale nie wiem, czy to jest traktowane... Aha, on jest muzułmaninem. Dobra, mniejsza z tym, bo ja mogę stracić kolejne 15 minut, żeby coś tu robić z tym, a... No nie będę tracił czasu. Zanudzę was na śmierć. Po prostu gramy normalnie, ignorujemy to... tą misję jakąś tam. A, mogę anulować tą misję. To tak też zrobię. Tak więc tak zrobimy. Okej, nasz władca już od kilku nocy nie może dobrze spać. Zazwyczaj zaczyna się to o północy. Słyszy wycie wilków na zewnątrz swej jurty. Tam jest nasz władca, przewraca się z boku na bok, ale to wycie, wilcze wycie nie ustępuje, aż do późnego poranka. I nawet wtedy, kiedy staje się cicho, nasz władca tęskni za tymi psimi głosami, niesionymi przez wiatr. Okej, nasz władca czuje się niespokojnie. Czyżby to efekt tego wychowania i jego wilczej krwi? Okej. Czyli no niestety, nasz władca cierpi na bezsenność. Bezsenność. Tak, rewolta u Chazarów, ale jesteśmy zbyt słabi, żeby reagować. Okej, niestety to się nie kończy. Noc po nocy. Wilki cały czas wyją na zewnątrz jurty naszego Hana. Nikt nie jest w stanie dobrze spać. Jednak nasz Han prawdopodobnie cierpi bardziej niż inni. Okej, no i nie może o tym przestać myśleć. Czyli tak, co możemy na to poradzić? Nasz władca może wyjść w step i samotnie napotkać te wilki. Może wyjść, ale zabrać ze sobą strażę. Bądź też to przeczekać, no licząc, że to się wkrótce zakończy. Okej, nasz władca jest odważny. Wybieramy opcję numer 1. Okej, zobaczmy. Wilcza sfora. Tak więc, gdy nasz władca Dobra, chwila.
Sorry za to, zamknąłem okno, żeby nie było tego hałasu, bo ktoś tu pod oknem moim kosi trawę w tej chwili. Sąsiad. Dobra. A więc tak, gdy nasz władca powoli zbliża się do wilków, samotnie, zwierzęta stoją nieruchomo i czekają na niego. Najwyraźniej jest to sfora, która składa się z mniej więcej tuzina zwierząt. Tak więc, kiedy nasz władca zbliża się do nich już całkowicie, to zaczynają go powoli, znaczy po kolei, obwąchiwać i dość delikatnie warczeć. A, i tu czuje się jakby, no, przynależał do nich. Ma bardzo ciekawe, no, takie dziwne uczucie, które napełnia go zadowoleniem. I wkrótce wilki ruszają gdzieś tam na step, ku horyzontowi. I najwyraźniej chcą, aby nasz Han podążył razem z nimi. Tam jest nasz władca, zaczyna biec razem ze zwierzętami. I wkrótce, no, gdzieś tam znika. Znika na stepie, biegnie razem z wilczą sforą. Okej, co to oznacza? Czyli tak, nasz Han dołączy do wilczej sfory. Jakie będą tego efekty? O, to ciekawe, zobaczymy. Okej, dobra. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale nie robię dzisiaj streama. Ta prędkość... Zresztą napiszcie mi, bo... Napiszcie mi, czy to się da oglądać. Po raz ostatni był... Tutaj wykres na Twitchu mi pokazuje, że dość mocno spada prędkość wysyłania. Okej, to dziwne. Jedni z was piszą, że nie działa, drudzy, że działa. Dobra, pojedziemy dalej. Wilcze łowy. A więc tak, nasz władca biegał razem z tymi dzikimi wilkami już przez jakiś czas. Jednak dotrzymywanie kroku tym drapieżnikom mocno naszego Hana wyczerpuje. Sprawia jednak także, że czuje się silny i pełny życia. To więc co jakiś czas się robi jednak przystanki, aby napić się zimnej wody w niewielkich strumieniach, które płyną przez step. W końcu jednak nasz władca staje się głodny i zaczyna polowanie. Wilki polują w bardzo skoordynowany sposób, okrążając sporej wielkości sarnę i zabijając ją. Przyszedł więc czas na ucztę. I teraz pytanie, czy nasz władca... Tak więc nasz władca może po prostu zacząć jeść surowe mięso? Bądź też nie. Okej, nasz władca jest w sumie odważny, gniewny, jest też doskonałym wojownikiem. Ja myślę, że nie miałby z tym problemu. Wybierzemy opcję numer 1. Okej, nasz władca spędził dość sporo czasu z tą wilczą sforą i stracił rachubę czasu. Nie wie, ile dni mu to zajęło. I wilki traktują go jako jednego z nich. No jednak nasz władca zdaje sobie sprawę, że no czas jednak powrócić do cywilizowanego świata i no z... niestety z zazdrością zostawia swych towarzyszy, dzikich towarzyszy i wraca do swojej stolicy. O, czyli będzie poprawa humoru dzięki temu? Okej. A więc tak, nasz władca wraca do swojej stolicy po kilku dniach spędzonych w dziczy i bieganiu razem z wilkami. O, najwyraźniej ludzie są troszkę zaniepokojeni, troszkę przerażeni i no, patrzą z wielką obawą na naszego Hana. Jego ubrania są bowiem brudne, zakrwawione i podarte. Jego włosy są straszliwie rozczochrane, a na jego twarzy jest kilka zadrapań pozostawionych przez jakieś tam zarośla. Jednak to, co najbardziej imponuje
poddanym Ituka, to jego wilczy uśmiech. Okej. Dobra, czyli żona nas tutaj wita. I pyta, gdzie byliśmy. Czyli nasz władca może powiedzieć, że to jego sprawa. Bądź też powiedzieć, że wszystko w tej chwili się zmieni. Okej, nie wiem, jakie to jest, jaka jest różnica. Wybierzmy opcję numer 1. O! O, cholera! Wow! Okej, to jest dość niespodziewane. Czyli tak, wiele lat życia, które Ituk przeznaczył na służbie roznosicielom plag, przyniosło dywidendy. Ponieważ dziś został on wynagrodzony, stając się nowym czarnym hanem. Czyli nasz władca jest przywódcą całej tej... całego tego stowarzyszenia. Wow. Tak, mamy najwyższą rangę. Zaraz zobaczymy, co to da. Okej, to jest dość niespodziewane. Czyli Czarny Han zwiększy to intrygę. Nasz władca może absorbować energię życiową. A, wysysać ją z dzieci. Czyli nasz władca może wysysać energię życiową z dzieci, zabijając je. Mamy także... jakieś... okej, przeklęte zapłodnienie. Czyli nasz władca może w niepokalany sposób, podejrzewam, jakąś czarną magią przyzwać jakiegoś demona, który spłodzi dziecko u wybranej przez niego kobiety. Wow. Okej, czyli nasz władca dysponuje w tej chwili wszystkimi mocami Erlika, a więc Boga Śmierci. Czy będzie grafik na YouTubie? Raczej nie. Te materiały wymagają zbyt dużo czasu, czasami pracuje się nad nimi dłużej, czasami wolniej, nie ma szans na coś takiego. Okej, nasz władca obawia się, że jego żona nie zapewniła mu dzieci. No faktycznie, ambicją naszego władcy jest posiadanie dziesiątki dzieci, żona chyba już mu dzieci nie urodzi, ale poprośmy Borcza, aby pomógł. Okej, dobra, jedna z naszych konkubin, która także służy Erlikowi. Aha, chce wyruszyć do obozu i... okej, dobra, czemu nie? A więc tak, Ozlem, a więc ta kobieta i nasz Han jadą do tego obozu. Mijają kilkoro dzieci, które stoją przed imponującą jurtą. I nasz władca nagle czuje nienawiść i obrzydzenie. Ponieważ rodzina ta najwyraźniej zyskała przysługę Erlika. Okej, co to znaczy? Nie wiem, o co chodzi. Okej, czyli dobra, czyli nasz władca no, wymordował tą rodzinę najwyraźniej. Jednak na tym nie koniec. Ojciec zginął ostatni. Jednak nasz władca no, napatrzył się na cuda, w jego mniemaniu przynajmniej. Czyli tak, ta Ozlem zdarła skórę z twarzy kobiety i zaczęła tańczyć, nosząc ją niczym maskę. Nasz władca wytopił tłuszcz z dziecka, aby przyrządzić miksturę latania. O, cholera.
Tak więc w końcu, znaczy koniec końców sporządzili jakiegoś idola Shanghai Hana z porąbanych na kawałki ciał tej rodziny. O. Wow, mroczne, no, mrocznie się robi, nie powiem. Czyli nasz władca może to zniszczyć ślady tego rytuału. Bądź też może zostawić to, aby no było przykładem dla innych i budziło terror. Chyba opcja numer 2 bardziej pasuje. Okej, okay, borcz daje nam miksturę, która pomoże w... Okej, okay, w płodności, spoko. A, jednak lokalna ludność najwyraźniej nie docenia tego monumentu z ciała, którego nasz Han pozostawił, aby go znaleźli. I niestety po Kwarosen rozprzestrzeniają się pogłoski, które grożą wybuchem rebelii. Okej, zobaczmy, czy to jest poważna sprawa. O cholera, wow, to jest poważna sprawa. Trzy lata. Czyli przez 3 lata będziemy musieli uważać. Okej, niestety korupcja Erlika, a więc tego Boga Śmierci, coraz bardziej no, przynosi jakieś negatywne efekty. Coraz bardziej opanowuje ciało naszego Hana. I co jest tutaj kolejnym tego efektem? A, nasz władca zaczyna się jąkać. Czyli niestety, mroczna moc Boga Śmierci ma też swoje minusy. No to są też koszta. Okej, ktoś na nas najeżdża. A, zbyt daleko nie będziemy tam w ogóle ruszać. Okej, okay, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Czyli, a, rywal, dawny rywal, czego władcy Kinik gryzie ziemię. Okej, okay, czyli, a, czyli teraz pytanie, co nasz władca powinien zrobić z tym rywalem i chyba tutaj opcja numer 1 jest najlepsza. Czyli nasz władca zrobi z czaszki swojego dawnego rywala ozdobę, którą będzie trzymał w swojej jurcie. To jest chyba najbardziej pasuje do charakteru naszego Hana. Okej, okay, czyli nasz władca tasakiem odrąbał głowę. Ukrył je po prostu i wyniósł. I mamy... A, okej, okay, czyli mamy nowy skarb, a więc czaszkę tego rywala. Zobaczmy, jaka ona daje efekty. Czyli mamy tutaj trofeum, które przysporzy nieco prestiżu, okej. Okay. I dobra, nasz władca chce potomka i chyba będzie chciał młodszej konkubiny. Ma już jedną 20-letnią, ale możemy mieć jeszcze jedną. Tak więc tak też zrobimy. No bo chcemy zrealizować ambicje. Zróbmy tak. Okej, okay, jaki mamy tutaj wybór? Niewielki. Dobra, wezwiemy na nasz dwór jakąś nową kobietę. Okej, okay, czyli mamy tutaj 16-letnią Ildis. Może być. Stanie się nową konkubiną naszego Hana. A, no i tak jak mówiliście, no, do charakteru naszego władcy pasowałyby jakieś podboje, ale... Same bloby, niestety w okolicy. A to są nasi sojusznicy.
chyba nasi sojusznicy, czy nie? Nie, nie do końca, bo my... A! Nie, mamy sojusz z tym. Z tym tutaj. Begiem, ale to moglibyśmy podbić. Czas chyba na podbój. Wydaje mi się, że czas na podbój. Tak więc zaatakujemy Hana Balgora Mądrego, aby odebrać mu Karatiak. Całkiem atrakcyjna ziemia, całkiem atrakcyjny step, który pomieści dość sporo stad. Tak więc wydaje mi się, że warto tego dokonać. Tylko pytanie, czy on ma jakichś sojuszników? A, to są wasale, spoko. A, o, nie ma sojuszników. Dobra, to nie powinno być większym problemem. Jego siły są niewielkie. Dobra, wojna. I naszym celem będzie podbój sąsiedniej prowincji, a więc tego właśnie Karatiaka. Świetnie, nasza rada głosuje za. To więc nie mamy problemu z tego tytułu. I moglibyśmy wezwać naszych begów. Chyba tak zrobimy. Jeszcze kogoś możemy wezwać? A, Oguzów. A, chyba nie trzeba. I tak czy inaczej sobie poradzimy. Zima. Pytanie, czy... A, zima dobiega końca, tak więc chyba będziemy w stanie tu się zaopatrzyć i niech nasz władca dowodzi, oczywiście. Okej, tu chyba, no, to nie będzie problem. Zwycięstwo w tej wojnie to będzie tylko formalność. Dobra, weźmy wszystkich do niewoli. Nasz władca być może złoży ich w ofierze Erlikowi. Zobaczymy. I będziemy mieli bitwę za chwilę. Dobra, wojna wygrana. No to było bardzo łatwe. Tak więc zwiększyliśmy nasze terytorium. I w tej chwili klany po raz kolejny tego terytorium się domagają. Dobra, przede wszystkim musimy wytępić tutaj populację pieczyngów. Tak więc będziemy zajeżdżać ich ziemię, tak żeby ich albo wygnać, albo wymordować, albo wziąć do niewoli. I żeby mogły tu się sprowadzić plemiona kipczackie, a więc nasze. I klany chcą więcej ziemi. Okej, czyli tak, będziemy musieli coś oddać. Tak więc będziemy zostawiali te prowincje, które mają więcej holdingów, pomieszczą więcej populacji, a te słabsze będziemy oddawali klanom. A, czyli musielibyśmy stolicę przekazać, tak naprawdę. Tylko pytanie, któremu klanowi w tej chwili? Zobaczmy, bo chcemy tutaj trzymać równowagę sił pomiędzy tymi klanami. Zobaczmy, ile mają holdingów, czyli ten ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten klan ma raz, dwa, trzy, cztery, czyli raczej ten. Ten też ma cztery. Chyba przyznamy to temu klanowi w takim razie, czyli otrzyma on Karaosem. A, okej, czyli musimy przenieść najpierw stolicę. Dobra, czas na przeniesienie stolicy i chyba przeniesiemy się na drugą stronę Wołgi, do Koper. Okej, stolica przeniesiona. Czy możemy teraz podarować mu tą ziemię? Tak, świetnie. Rada głosuje za.
A, mamy faktycznie miejsce na kolejnego doradcę. To więc zobaczmy, kogo my tu mamy. O, czyżby to był... Okej, nasz władca nie będzie chciał człowieka pobożnego, bo służy mrocznemu bogowi. Tak więc dajmy tutaj pragmatyka. Powiedzmy tego Uzura. A, i a, racja, oczywiście nasz Han powinien może już skończyć prowadzenie armii. Kolejna oferta mariażu, tym razem od... Aha, Yavdi Etrim. Chyba odmówimy. Będziemy chyba chcieli to podbić jednak. I... A, kolejna kontrpropozycja od... Bułgarów, okej. To może być lepsza opcja. Okej, Bek Kopti, a więc jeden z naszych wasali, chciałby zasiąść w Radzie. Okej, najwyraźniej jest dobrym dowódcą, no nie powiedziałbym. Nasz władca może obiecać, że coś z tym zrobi, że rozważy sprawę i być może przyjmie go do Rady. Bądź też może od razu prosto z mostu odmówić. Nasz władca jest towarzyski mimo wszystko. Tak więc chyba będzie dyplomatyczny. Wybierzemy opcję numer 1.